Jesteśmy na 6. Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu w Sali Ziemi, a z nami pan Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agrobanku BNP Paribas Polska. Dziękuję serdecznie za obecność w naszym forum. Dzięki, dzień dobry, witam też słuchaczy. Był pan uczestnikiem sesji głównej i debaty, która się toczyła wokół wspólnej polityki rolnej. O to chciałem zapytać, bo hasło przewodnie BNP to bank zmieniającego się świata, ale w kontekście pana działalności to także bank zmieniającego się rolnictwa, a tych zmian w rolnictwie mamy coraz więcej, są bardzo intensywne, jedni ludzie się niepokoją, inni nie. Jak z perspektywy pana banku wygląda obraz rolnictwa w kleszczach tej nowej wspólnej polityki rolnej? Bardzo dobre pytanie. Uważam, że to, co powiedziałem na forum, pora zacząć używać stwierdzenia, że polskie rolnictwo musi przejść w transformację. Ciężkie słowo, natomiast myślę, że powoli należy się z nim oswajać, dlatego że i dzisiaj to wielokrotnie wybrzmiało i chyba pierwszy raz, odkąd rolnictwo jest mi bliskie, to od ponad 20 lat, stwierdzamy, że jednak nie mamy w Polsce 1 300 000 gospodarstw w rozumieniu takim, że to nie o takich liczbie gospodarstw mówimy, jako te, które dostarczają na rynek. Ja to mogę powiedzieć właśnie z punktu widzenia banku. My jako bank, to są dane ogólnie dostępne, mamy około 70 000 rolników i jednocześnie 30% finansowania, co oznacza, że faktycznie my rozmawiamy około 350 000 gospodarstw rolnych, które są gospodarstwami dostarczającymi na rynek. Z pozostałą częścią rolnictwa coś musimy zrobić. Trzeba by wypracować jakiś pomysł na to, jak dalej z tą grupą ludzi funkcjonować, bo to są realnie osoby, które mieszkają na terenach wiejskich, które mają formalnie gospodarstwo rolne, natomiast to nie są gospodarstwa, które produkują na rynek. Więc z tej perspektywy czeka nas ogromne wyzwanie do tego, żeby transformować polskie rolnictwo, też po to, żeby środki, które są przeznaczane na polskie rolnictwo, optymalnie wykorzystywać. Bo jeżeli mamy wykorzystywać je dla 1 300 000 gospodarstw, tą samą kwotę, no to zdecydowanie lepiej tą określoną wartość spożytkować na gospodarstwa mocno towarowe. Pora powiedzieć jasno, jak chcemy, żeby wyglądało polskie rolnictwo i kto jest polskim rolnikiem u nas w kraju. Skoro mowa o wyzwaniach i transformacji, bank BNP zawsze jest liderem, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania finansowania rolnictwa. Czy w tej nowej perspektywie planujecie nowe produkty finansowe dla rolników po to, żeby wspierać rozwój gospodarstw w tym kierunku, którym jest Zielony Ład? W tej chwili, jak żeśmy sobie popatrzyli też nasze ostatnie kilkanaście lat, jak funkcjonujemy, to ewidentnie w tej chwili już nie ma potrzeby tworzenia nowych produktów bankowych, nowego kredytu. Gospodarstwo potrzebuje inwestycyjnego finansowania i obrotowego. W tej chwili wkładziemy bardzo duży nacisk na takie rozwiązania pomagające w zarządzaniu gospodarstwa. Mamy cały dedykowany portal agronomist.pl, który zbiera w sobie wiele informacji z zakresu właśnie oczywiście produktowych, rozwiązań, jak zarządzać gospodarstwem, jak zarządzać ryzykiem, jak minimalizować wszelkie straty, a optymalizować produkcję. Czyli w tej chwili myślę, że nie ma potrzeby tworzenia nowych rozwiązań, takich sensu stricte bankowych, a raczej od banku się też oczekuje formy doradztwa, formy pomocy w tym aspekcie, o którym oczywiście bank może coś powiedzieć. Póki co, i mam nadzieję, że za moich czasów nie będzie takiego czasu, kiedy my będziemy uczyli polskich rolników, jak prowadzić gospodarstwo rolne. Nie, to na pewno nie. Ale jak minimalizować straty, jak optymalizować inwestycje, myślę, że możemy spróbować. Kryzys na rynku surowców zmusza konsumentów, także rolników do innowacyjnego działania. Czy z perspektywy waszego banku widzicie także większe zainteresowanie rolników na przykład taką ofertą jak kredytowanie instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne? Tak, zdecydowanie tak, ewidentnie to obserwujemy. Tutaj teraz trzeba było też troszeczkę zwolnić, bo obawiam się, że bardzo dużo pojawiło się firm. Na to też zwracam uwagę, żeby i nasi słuchacze, i osoby, które oglądają, też mieli to z tyłu głowy. Pojawiło się bardzo dużo firm niekoniecznie profesjonalnych, związanych z tym, żeby zainstalować panele fotowoltaiczne, bo to jest stosunkowo najłatwiejsze. Wybierajmy takie rozwiązania i takich instalatorów, którzy mają doświadczenie, żeby później nie mieć z tym dużo problemów. Pompy ciepła tak, no cały czas oczekujemy dużo większego rozwoju biogazowni. No i tutaj byśmy pewnie chcieli dużo więcej zrobić również jako bank. Widzę, przeczytałem jako jeden z wielu w Polsce 540 stron strategicznego planu dla wspólnej polityki rolnej. Jest jeden ekoschemat, który wspiera właśnie biogazownie, małe elektrownie wodne, no to też jest jakiś zupełnie nowy obszar przecież w naszym polskim rolnictwie, więc jak najbardziej te nowe rozwiązania tak,
i na pewno będziemy je wspierać i chcemy je wspierać jako bank. Nowa wspólna polityka rolna i nowy PROW to także nowa linia funduszy, środków unijnych i rolnicy często sięgając po te środki skorzystają z oferty kredytów. Czy w związku z tym nowym PROW-em bank BNP utrzyma swoją linię produktów agro, kredytów agro, które dotychczas cieszyły się dość dużym popularnością wśród klientów korzystających z środków unijnych? Tak, jak najbardziej tak. No i od lidera finansowania rolnictwa oczekuje się, żeby cały czas był na topie. Jak najbardziej to jest jednym z filarów rozwoju banku jest rozwój finansowania agrobiznesu i wspierania polskiego rolnictwa i w ogóle przetwórstwa rolno-żywnościowego również. Więc jak najbardziej tak. I to, co pan powiedział, będziemy teraz pewnie szukali też rozwiązań, które pomogą w tej innowacyjności, bo jest potrzeba innowacyjności, jest potrzeba transformacji sektora i tego się nie da zrobić bez również inwestycji. Wydaje się, że polskie rolnictwo jest bardzo dobrze w tej chwili doinwestowane, natomiast no nie da się sprostać tym wyzwaniom, o których pan wspomniał, z wynikających ze strategii, bez inwestycji. No, będzie trzeba się zastanawiać, a może wejść w gospodarstwo ekologiczne, to jest pewna też również inwestycja, więc jak najbardziej na nas można polegać. Zwracam jedną uwagę i chętnie to zawsze wykorzystuję przy takich rozmowach. To nie jest tak, że ktokolwiek przyjdzie z pomysłem do nas, to dostanie kredyt. No, ta zdolność kredytowa, ja wiem, że to tak ciężko brzmi po języku normalnych osób, które się nie poruszają w bankowości, ale zdolność kredytowa, czyli możliwość obsługi i tego zadłużenia musi być. Do tego nas zmusza prawo bankowe, więc proszę, żeby się nie denerwowały na nas wszystkie osoby, które czasami przychodzą do nas, mówią, że chcą coś zrobić i się okazuje, że nie dostaną kredytu. Znaczy, że widocznie obecny poziom gospodarstwa nie daje takiej szansy, żeby ten kredyt obsłużyć i to już powinna być dosyć duża taka pomarańczowa lampka, a może za wcześnie, a może jeszcze nie teraz, a może inaczej, a może ustrukturyzować tą transakcję inaczej. Na to będziemy też zwracać coraz większą uwagę. Nowa wspólna polityka rolna to oczywiście pewne zagrożenia, ale także i szanse i możliwości rozwoju i miejmy nadzieję, że rolnicy z tych możliwości rozwoju, które daje bank BNP Paribas, będą korzystać przy nowej perspektywie finansowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.